No i siemanderko. Dzisiaj będę budował imadło, bo jak wiecie, moje nie spełnia moich elementarnych potrzeb. Dlatego będę robił sobie imadło większe, takie do tłuczenia młotkiem. W tym celu kupiłem sobie pręt gwintowany 24, twardość 10,9, także mocny. Zaraz się ktoś tam odezwie, że lepsza by była śruba trapezowa, maszynowa, o większej wytrzymałości. Owszem, by była lepsza, ale niestety mnie nie stać na nią. Dlatego kupiłem sobie za 50 zł taką śrubę i będę miał jeszcze na może jakieś jeszcze inne imadło albo do czegoś innego. No dobra, śrubę mamy. Śruba 24. Później jako główny element, do którego będą spawane tutaj łapa, czyli ta część, celowniki. Tutaj będą obłożone blachami też, czyli to, te moje celowniki, a celowniki, po prostu pojechałem na złom, wzięli mi koła chłopaki, obcięli takie 80 na, nie wiem, na 50 chyba jest to. No i z moich starych zapasów, a jak pamiętacie, ja niczego nie wyrzucam, mam jeszcze blachę 12, cholernie niesprzyjająca dla mojego kręgosłupa, ale jest i będę z niego robił te elementy, czyli to i to. Także co, koniec pierdzielenia, zaczynam rysować. No i dobra, zaczynamy ciapać. Ten całownik trochę podrównam. No i tak, celowniki przycięte, trochę je poczyszczę z tej rdzy i będzie jeden element gotowy. Także czyścimy rdzę. No i dobra, czyścimy trochę z wierzchu. Używam zwykłej tarczy, nie jakiejś tam listkowej. Co do tarczy listkowej, to ja mam na ten temat zdanie. Tarcz listkowych używają mężczyźni, która o innej orientacji seksualnej. Ja używam koła normalnej tarczy. No i tak, jedno pudełko po mleku dalej. Mam taki kłazarys tego mojego całego imadła. Celowniki wiadomo już docięte. No a tutaj zamiast ciąć kła żelazo, a potem kura zastanawiać się kła co z tego wyszło, postanowiłem zrobić sobie to z kartonu najpierw na samym początku. Potrzebuję imadła mocnego, takiego do tłuczenia młotem, bo do takich drobnych spraw mam to. Także myślę, że takie imadło z 12 blachy i tutaj środek 8 tego całownika w zupełności mi wystarczy. Także przenoszę karton na żelazo i zaczynam to wszystko wycinać już z blachy 12. Także widzimy się, jak będzie wszystko wycięte.
cztery elementy wycięte z blachy dwunastki. Teraz je tutaj sobie razem złożę w imadełku. Wyrównam młoteczkiem, delikatnie oklepując go. Tak zwany masażyk siemanderowy. O. Trochę tu, żeby było w miarę wszystko równo. O. No i teraz te wszystkie niedoskonałości, tak jak tu, o, to wszystko wezmę sobie ładnie, zeszlifuję. Uprzednio wezmę sobie to, poheftuję, żeby to razem wszystko było. A później, żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby było wszystko ładnie, równe, po prostu wezmę to sobie wszystko razem w takiej gromadzie. Wyszlifuję, doprowadzę do kątów prostych. A później, jak już będzie wszystko ładnie zrobione, pójdzie na te o całowniki. Także co, nie opindalam się, heftuję i szlifuję. No i proszę bardzo, moje elementy zostały doszlifowane. Może nie perfekcyjnie, ale wystarczająco dobrze. O. Teraz tylko je rozwalić, no i zacząć spawać. Zaraz wezmę przecinaczka i ładnie poprzecinam wszystkie spawiki, które jeszcze są widoczne. Nie mogę znaleźć przecinaka, kurde. Także tutaj sobie ponacinam te wszystkie spawiki. No i dobra. Te wiadomo, gdzie idą, jako przód, a tu jako tył. Pomału będzie można to sobie składać. Tu już mam przygotowany całownik. Także te blachy przyjdą tu. O, tak jak było w planie. I to będzie przyspawane do całownika. A to będzie z tej strony i to będzie jako suwadło do tego całego tego całownika. Pod spodem przyjdzie blacha, no chyba dwunastkę dam, razem z czterema otworami z jednej strony, z drugiej strony. Tutaj blachę jedną wpuszczę w środek, a drugą dam na wierzch, żeby można było walić w to niemiłosiernie, jak ktoś wkurzy mnie. Dobra, zaczynam spawać. No i proszę bardzo, całownik pospawany, spawik ciągły, z jednej strony spawik ciągły, a z drugiej strony, kurde, tylko taki krótki. I ktoś by powiedział, kurde, pewnie żeś o czymś zapomniał, się Mandero, żeś tutaj, kurde, tego kawałka nie pospawał, ani tego. Otóż nie, się Mandero nie zapomniał o niczym, a dlaczego, już tłumaczę. Tu z przodu będą te blachy, o. Nie? I z tej strony będzie blacha, która będzie zamykała tutaj ten cały całownik. Przez tą będzie przewiercony otwór na śrubę prowadzącą tą 24. No i tutaj będzie po prostu wycięty taki o otwór inspekcyjny, żeby można było sobie wziąć, przewiercić przez śrubę, założyć podkładkę, zawleczkę, żeby ta śruba nam nie wyłaziła po prostu z jednej strony i z drugiej strony. A dlaczego tu jest niepospawane? Ano bardzo prosty sposób. Tutaj w środku będzie śruba z nakrętkami. Z nakrętki. Ta do tej właśnie śruby pociągowej. I żeby to mogło się suwać w lewo i w prawo, no po prostu musi być tutaj wycięty otwór i pospawany taki o śruba, a tutaj nakrętki razem z... No, a teraz pokażę, co ja tam będę, kurde, tutaj sobie jędzę. O. I tutaj w środku na takiej blasze będą postawione te cztery, trzy nakrętki. Nie? I w środeczku będzie się to mogło przesuwać. I dlatego nie jest to pospawane. Będzie to po prostu wycięte. Otwór 30.
30 mm wycięte. Tutaj tak samo, otwór 30 wycięte na otwór taki inspekcyjny, żeby założyć zawleczkę. Wszystko jasne? No to jedziemy dalej. I tak, dziureczki kurde będą później powiększone, tak jak mówiłem. Druga dziureczka. No i teraz od tej dziurki wytnę sobie taką samą tutaj dziurę albo otwór, a tutaj w tą stronę. Nawet nie wiem, jakim wiertłem wierciłem. 30. 32. No to tutaj będzie. O. Cyk. I cyk. I cyk. O. I to wytniemy tu, a to wytniemy tu. I tu będzie miejsce na śrubę pociągową, a z tej strony będzie otwór inspekcyjny do założenia zadeczki. Także co? Rżdę! O! I o tym właśnie rozmawiałem. Teraz to wszystko, to będzie, a tutaj będzie, z przodu będzie to, to, zaraz jeszcze raz może, tu będzie to, a tu będzie to, a pod spodem otwór inspekcyjny do zawleczki, a tutaj do przesuwania. Jakie to wszystko grube jest. Jedziemy z koksem. No i pomału można będzie to wkładać już. O, tu damy to z tej strony, będzie lepiej dla mnie. O, tak. No i teraz to zobaczymy, czy to jest miejsce. Nie jest, no to trzeba poprawić. O. Jest. Tutaj jest. Tutaj powiedzmy, że jest. A dla pewności jeszcze sprawdzę to tutaj. Jest. O, tu. Delikatnie.
Dobra. I to. Ta strona jest. No i dobra, ustawiam to. Kieftuję. I od razu w podstawie otwory montażowe wywalimy. No i dobra, podkładka już jest. Teraz tutaj trzeba wsadzić jakieś ograniczniki, żeby później jak te ograniczniki wyjdą, żeby to się wszystko mogło ruszać po tym spawaniu całym. Także wkładam sobie tutaj te całe papierowe ograniczniki. One są grubości około 1 mm, także 2 mm myślę, że w zupełności starczy. Mam taką nadzieję. Biorę to wszystko tutaj, ładnie skręcam. O, jednym ściskiem myślę, że w zupełności starczy, jeżeli się uda. O, tak. Myślę, że jest fajnie. Widać, że jest przesunięcie około 1 mm. Teraz mam tutaj taką jedną blachę dołożoną już, znaczy dołożoną. Ona miała wejść do środka, ale widać, że trzeba jej zrobić tak zwaną korektę, która delikatną, przyszlifować. No i ona tu wejdzie do środka, a później na wierzch tutaj będzie jeszcze jedna blacha, też 12. Będzie ono ważyło, ale będzie dobre do tłuczenia. Także tutaj tą blachę zaraz wpasuję, przyszlifuję ją jeszcze, a brakuje może z pół milimetra. Także widzimy się za chwilę, jak będzie blacha pasowała tu. No i dobra, doszlifowałem tą blaszeczkę, no i ona tutaj musi wejść na, można powiedzieć, wcisk. Na wcisk. O. A, zapomniałem dać podkładkę pod spód jeszcze, także muszę ją wywalić z powrotem. Gabcio ze mnie, gabcio. Teraz tutaj coś, kurwa, wsadzimy jakiegoś kawałek. O. Kawałek tekturki. Idę szukać. No i jak pamiętacie, z jednej strony dałem milimetr, z drugiej strony dałem milimetr, to tutaj tak samo, pod spodem i z góry milimetr. Czyli od razu daję dwie podkładki takie milimetrowe. Za szerokie, trochę je przytnę. I będzie wtedy luzu u góry milimetr i na dole milimetr. Miejmy nadzieję, że to będzie się ładnie szurało później. Jedna podkładeczka. Drugą też trochę dotknę z brzegów. No, dobra. I wkładamy blachę na wcisk. O. Wyrównamy trochę. Dobijemy. I co? Pospawam tu, a potem na to i tak jeszcze przyjdzie jedna blacha. Zrobię ją taką diamentową, żeby można było tutaj walić młotem. Także co? Heftujemy. Heftuj, heftu, 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 heftu. I tutaj na dole tak samo. Heftu, heftu. No i wtedy będziemy wyciągać te papiery wszystkie. Także co? Nie będę wam świetlił oczu. Heftuję. No i dobra, poheftowane. Taka malutka dygresja, proszę bardzo. Tutaj mam taki młoteczek spawalniczy, którego sam osobiście wykułem na warsztatach szkolnych 40 lat temu. Znalazłem go teraz, niedawno, u moich rodziców, w tamtym moim starym warsztacie, i żem go sobie przywiózł. Także mojej roboty koła młoteczek spawalniczy do pukania. Z jednej strony taki dziubek jest, pok, 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 a z drugiej strony taka siekiereczka, też pok, pok, pok.
takich młotków spawalniczych gdańskiej stoczni remontowej. Moja klasa tysiące naprodukowała. Tu tysiące sztuk. Młotki spawalnicze teraz. Rączki spawalnicze też żeśmy kiedyś sami robili. Kiedyś jak mi się trochę, kurczę, kanał lepiej rozwinie, to zrobię taką jedną rączkę, bo w tej chwili to tam nic spektakularnego nie jest, a chciałbym, żeby się mój kanał troszeczkę rozwinął bardziej. Także suby, kurwa, dawajcie suby, polubienia, oglądajcie moje filmy. No i dobra, zobaczymy, czy teraz to się rozlezie. Miejmy nadzieję, że ten papier teraz tam wyjdzie jakoś z tego wszystkiego. Bez większego problemu. Chociaż myślę, że kurczę, będzie problem jakiś tam może mały. Opa, dobra, wyszedł. Wyszedł papier jeden, drugi, trzeci i czwarty. No i teraz o, wszystko działa. No i dobra, teraz co? Muszę wziąć to trochę pospawać. Później, tak jak mówiłem, tu na dole, tu będę musiał wspawać jeszcze śrubę. Będzie ona raczej z tej strony, na końcu. Te trzy śruby, tak żeby tutaj mogło to wszystko tutaj ładnie ciągnąć. No. Myślę, że taki ruch około, o, tak jak teraz, w zupełności starczy, żeby to było dobre i madełko. No i dobra, co? Spawam to teraz wszystko. Później tutaj będą wypełnienia jeszcze, wiadomo, poszerzenie też i będzie imadło takie co najmniej 150, a będzie ważyło ze 100 kilo. Dobra, może mniej, może mniej. No i tak, ten drugi element też już się zaczyna być spawany. Tu już jest pospawane, tam też. Tutaj z tej strony tak samo pospawane. O, tamten to już pospawany jest na gotowca. Także zaraz będzie koniec spawanka tutaj tych głównych elementów. Zostanie później tylko wypełnienie. Tutaj tych wszystkich, tu blacha, tu blacha, elegancko, żeby było. Tutaj, kurczę, diamentówkę wstawię. Także pomału, pomału nabiera to jakiegoś kształtu i madełko. No i tak, pomału, kurczę, nabiera te moje imadło kształtu. Już ładnie pospawane. Tutaj też już taka blaszka wstawiona. Wszystko ładnie chodzi. Także bardzo pozytywny aspekt tej całej sprawy, że to wszystko ładnie chodzi. Teraz co? Zrobię tutaj wypełnienie. Tutaj tak samo, pozamykam tutaj od środka też. Tutaj jeszcze wybudówkę zrobię, żeby imadło było 150. 150 w tej chwili jest 110. A to czyli będzie o 2 cm szerzej, aniżeli w tej chwili te łapy są. Także będzie akurat 150, albo może nawet 160 zrobię. A, 160 będzie chyba lepsza. Także dobra, robię tutaj teraz te wypełnienia. Tu jeszcze wypełnienie zrobię z blachy 12, a później tu już wszędzie blacha pójdzie 6, bo tu już nie ma potrzeby takiej walić grubej blachy. Także robię wypełnienia. No i tak, jak widać, imadełko trochę pozamykane.
Tu jest blacha szóstka, tu dwunastka, szóstka, szóstka. Także jeszcze za czym pozamykam tutaj środki. W środku wszystko ładnie wyspawam. No oczywiście na tyle, ile jest to możliwe. Tak samo i z wierzchu też ładnie wszystko wyspawam. Tu już mam przygotowane blaszki, żeby zamykać tutaj tą część. O, dać wzmocnienia. Takie. A potem tutaj już mam przycięte blachy. Będą one trochę krótsze oczywiście, trochę węższe. Będą przykręcone. No i będą jako szczęki imadła, wymienne oczywiście. Także pomału, pomału moje imadełko do napierdzielania nabiera kształtu. Także co, teraz muszę to wszystko ładnie pospawać. Tu, żeby to można było tutaj sobie pozamykać. Także co, zaczynam spawać, nie mam innego wyboru. No i tak, wszystko powypełniane, blachy. Wszystkie pozaślepiane otwory, te, które miały być pozaślepiane, wszystko pospawane elegancko. Pora teraz wziąć to wszystko, teraz zacząć pomału szlifować. Także będę szlifował tam, gdzie będzie potrzebne jeszcze uzupełnienie jakiegoś spawiku, żeby to w miarę ładnie wyglądało, to będzie to od razu na bieżąco spawane. No i wtedy, jak to będzie już tak w miarę poczyszczone, pospawane, będę zakładał śrubę. A dlaczego dopiero później śrubę? Z prostej przyczyny. W razie jakby się zachlapała gdzieś od jakiegoś spawania jakimś odpryskiem, mógłby być problem. A tak, na końcu, jak już będzie wszystko zrobione, wtedy się założy śrubę i ona będzie sobie funkcjonowała. Nie będzie miała zagrożenia, że przyklei się do niej jakiś odprysk. Także i madełko wygląda solidnie. Na końcu wezmę jeszcze je, zważę, zobaczę ile ono waży, no, ale gdzieś liczę gdzieś tak koło 15-20 kilo, ale będzie potwór, będzie można tłuc w to cholerstwo ile sił w rąkach, aby tylko starczyło zdrowia. Dobra, szlifuję pomału. No i tak, częściowo już poszlifowane. Tu jeszcze będę musiał dołożyć spawu delikatnie, tu też druga część tak samo, także nabiera to już kurczę jakiegoś wyglądu za imadłem. Robię to na dworzu, żeby sobie w garażu kurzu nie nawalić, że pomału i będzie wszystko poszlifowane. Nie ma dużo szlifowania. Myślę, że jeszcze z pół godzinki będzie sprawa załatwiona. Tu jeszcze cała strona. Także za niedługo będzie wszystko gotowe. O, tak ten potwór wygląda. Tu od razu będzie opór na szczęki. Szczęki będą zrobione z dwunastki blachy. Także tutaj będzie wszystko ładnie wypełnione. No, także i madło będzie takie do tłuczenia, żeby tylko siły starczyło. Także jeszcze tak jak mówię, pół godziny szlifowania i wtedy dalej śrubę trzeba założyć, szczęki dorobić i za niedługo będzie zrobione. No i tu jeszcze blachę, diamentówkę trzeba ładną dorobić, żeby można było tutaj też walić młotem. No i tak, blaszka, diamentówka przyspawana, także można ją, będzie można w nią walić jak tylko się będzie chciało. Blacha dwunastka na wierzch. O. Także tutaj będzie widać, o, widać, że to jest wszystko podwójne. Także będzie można tutaj używać tego imadła nawet jako kowadła. No i dobra, zakładam teraz co? Śrubę. Jeszcze trochę pogłaszczę szlifierką, gdzie nie gdzie. Ta strona też już zrobiona. O. Także zostanie tylko, już teraz została tylko i wyłącznie kosmetyka. Szczęki dorobić, no i śrubę założyć pociągową do tutaj tego całego
ruchomego elementu. Także co, zakładam śrubę, no i widzimy się, jak będzie wszystko już prawie gotowe. I tak, robię tu, gdzie będzie pręt do kręcenia. Nie wiem, jak to nazwać, uchwyt. W każdym razie na pręt 24, ten gwintowany, nabiłem rurę 3/4 calia, taką 5 cm długą. Przespawam to teraz delikatnie. Później na to nabiję calówkę, a na to jeszcze do tego cal ćwierć na wierzch. Potem przewiercę dziureczkę i będzie gotowy pręciaszek. Także zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No i proszę bardzo, teraz rura calowa. Tu będzie później wszystko obspawane. No i na to przyjdzie jeszcze, jak się zmieści. A myślę, że się zmieści. O, taki bucek ostateczny będzie. No i wtedy przewiercę otworek na pręt i będzie cacy. No i tak, śrubeczka zrobiona. Trzeba tylko otworek wywiercić. Tu otworek też wywiercony. Teraz do tych nakrętek dwóch utnę kawałek blaszki. Pospawam ją do niej i tutaj o, w tym miejscu przyspawam. Miejmy nadzieję, że to będzie wszystko pasowało. Taką mam nadzieję. No i tak, śrupa pociągowa jest wspawana. Jeszcze się dymi. Tak. Szlaka odskoczyła. Tak. Się ładny spawik pokazał z jednej strony, no, z tej strony szlaka jeszcze. No i dobra, poczyścić, poczekać aż wystygnie, no i spróbować, czy to będzie razem ze śrubą współpracowało. Także życzcie mi powodzenia. No i dobra, pierwsze spasowanie po spawaniu i wyczyszczeniu tutaj tego całego tej śruby pociągowej. Wezmę od razu tam troszeczkę olejku, chlapnę, zobaczę, czy to w ogóle się z sobą zegra. No. Wiadomo, później tu jeszcze będzie zabezpieczenie, że jak śrubę się będzie odkręcało, żeby cała ta część wychodziła. A teraz tylko to skręcam po to, żeby sprawdzić, czy to będzie chodziło. No i szczęki doszlifować na równo, dwie razem. A będzie mi lepiej szlifować, jeżeli to będzie skręcone mocno. Także próba. Idzie. Skręca się. Tak, nawet dosyć leciutko to idzie. Jak widać, jednym paluszkiem po takim spawaniu. Także myślę, że to będzie wszystko tak, jak się należy. Także modełko będzie gotowe. Muszę jeszcze pomyśleć nad jakimś stołem do tego i modełka, tak żeby można było ten stół cały sobie wziąć i w jakieś miejsce ustawić, jak będzie potrzebny, a jak nie będzie potrzebny, to po prostu wziąć i go sobie schować w stolik razem z tym imadłem w jakiś kąt, w którym nie będzie mi to imadło przeszkadzało w momencie, gdy nie będzie ono potrzebne. I proszę bardzo, udało się. Oczywiście tutaj poszlifować to, żeby to były szczęki równe. Później tam ponacinać w krateczkę, tu przewiercić otworek, zabezpieczenie jeszcze na śrubie i będzie praktycznie rzecz biorąc wszystko zrobione. Także imadło myślę, że piękne mi wyszło. No dobra, szlifuję to wszystko teraz. No i oczywiście jeszcze zabezpieczenie tutaj wewnętrzne na wałeczek, jak śrubę będzie się rozkręcało, żeby się rozsuwało to imadło. Także tutaj taki pierścień, podkładka z blachy 12. O. I tu będzie 12 mm, także myślę, że będzie bardzo dobra. Przewiercę to, zagwintuję
i wtedy tutaj nie będę tego wiercił, tej śruby nie będę wiercił na wylot, tylko po prostu ją na wierce delikatnie wkręcę i będzie dobrze. Także co? Zakładam ostatni element, no i będzie po robocie. No i gotowe. No i proszę bardzo, tutaj te zabezpieczonko będzie w tym miejscu. Nie wiem, czy to widać. O, nie wyostrzy. No nie wyostrzy. W każdym razie tu. O, wywiercony otworek jest. No i dobra, zakładamy zabezpieczenie. Tak, kładzie ci kluczy. Tak, o. Teraz jeszcze muszę mieć pewność, że to akurat weszło tutaj, co miało wejść. Tak. O, tu jest to. Dobra. Śrubeczka. Jeszcze sobie zobaczę, czy to jest aby w tym miejscu, gdzie to powinno być. Tak. To się będzie obracało dookoła, czy też nie? Czy ta śruba jest za wysoka? Coś tam haczy. Spróbujemy jeszcze dokręcić. Ale chyba się już więcej nie. Śruba troszeczkę za wysoka, trzeba ją zeszlifować. No i tak, udało się dopasować. Teraz się okręca, także co? Zakładam jedną z drugim. Tutaj przetyczka. Jeszcze na dokręcanie i madło gotowe. No i tak, koniec projektu i madełko zrobione. Tak ono wygląda. Na razie tego nie będę malował w ogóle, dopiero jak troszeczkę na niego rdza wejdzie. Bo w tej chwili to by to wszystko praktycznie się starło, moment, ta farba cała, bo to wszystko jest ładnie wyszlifowane na gładko. Tak jak widać się aż błyszczy. Dlaczego takie wielkie imadło zrobiłem sobie? No to już mówiłem, po prostu moje 80 już nie spełniało moich oczekiwań, po prostu za małe. A to imadełko 160 będzie takie do tłuczenia, do spawania na nim. No i też kwestie finansowe. Takie imadło chciałem sobie kupić, 160, nowe, 1350 zł. Te imadło waży 25 kg, czyli
po 2 zł za kilogram, bo tyle kupuje złom na złomowcu u pana Kamila Łuczaka z Malborka, na, z ulicy Dalekiej. Zapraszam do niego na złomowiec, fajny gościu, uprzejmy. No i tak, kupiłem od niego złom, także wyszedł mi tutaj cały ten złom na te imadło 50 zł. No i oczywiście moja praca, której nie liczę, do tego tarcze, elektrody. Myślę, że takie imadło w granicach 150 zł się zamyka. Jest to na pewno lepsze imadło, aniżeli takie kupne. Z prostej przyczyny, to jest wszystko stal, gruba, dwunastka. Gdzie nie, gdzie wypełnienia, tylko z blachy szóstki. A te kupne imadła, no niestety, ale są żeliwne. Stukniesz, pukniesz, pęknie. I po imadle. Także co? Drodzy moi oglądacze, sami bierzcie się za robotę i sobie sami konstruujcie narzędzia do własnych warsztatów. Na pewno takie imadełko nie jednemu z was by się przydało. Także co, dzięki za oglądanie. A, nie zapomnijcie dać suba. Suba, palucha w górę. Skomentujcie, żeby do was dzwoneczki przychodziły z powiadomieniami do moich kolejnych filmików. Nie żałujcie tych subów. Żeby się kanał rozwijał, no niestety, ale skądś trzeba czerpać pieniędzory na kolejne zakupy, żelaza, nie żelaza, a żeby kupować, po prostu trzeba z czegoś mieć. Także co? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dajcie dzwonka, skomentujcie, no i co? No i siemandero!